Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Maręczol z tej strony, kłaniam się, zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną część szachowych grzmotów w postaci pięknej, a zarazem pouczającej, jak to zwykle bywa, partii z roku 66, która została rozegrana w trybie korespondencyjnym. Był to Związek Radziecki, moi drodzy, partia pomiędzy dwoma Sowietami, takimi jak Sokolow oraz Rosnikow. Partia rozegrana w trybie korespondencyjnym, co to znaczy? No, to znaczy, że panowie wysyłali do siebie posunięcia moi drodzy listownie, na które niejednokrotnie czekali zapewne dwa, trzy tygodnie, może więcej. Takie partie potrafią ciągnąć się latami. Słyszałem o partii, która rozpoczęła się yy, przed wojną, zakończyła po. No, to jest coś niesamowitego. Jest taka w tym swego rodzaju magia. Nie to, co dzisiaj siadasz na kibelku przed robotą, dwie, trzy partie, blitz na telefonie i jedziesz dalej. No, to miało nieco inny wydźwięk. Siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoni, przygotujcie się, na, moi drodzy fajerwerki i szachowe, takowych nie zabraknie. W trybie rzeczywistym te partie tutaj otworzymy, więc moi drodzy, pa D4 i czekamy 3 tygodnie teraz, aż rywal odpowie. Mamy, <laughs> przepraszam, partię włoską na desce, konie w 6. To są najpopularniejsze posunięcia: albo agresywny atak na F7, albo po prostu D3. Tutaj moi drodzy, D4, co też jest opcją, no ale prowadzi tutaj do dymów czysto. ED i Roszada, skoczyk bije 4. Biały od początku agresywnie. Jest piąte posunięcie, on jest już bez dwóch pionków. Się dzieje. Normalnie teraz albo odbijamy, bo albo wieża 1. Tylko tak, wieża 1, niby koniec na przestrzale do odbicia, ale wchodzi D5. Finalnie odbijemy na D4, będziemy bez pionka. Takie pozycje się grywa. Tu jednak ruch, który wygląda jak posunięcie od czapy totalnego amatora. Co on mysklik zrobił w partii korespondencyjnej? Nie. Podstawił kunia, oddał końca i wszedł Hefmanem na D5. Oczywiście ma do odbicia figurę, król 8. Ale jest bez dwóch figur, nawet jeśli odbije tą, co w partii nie poszło. Hetman bije 4 z szachem, Hetman 7. Wymiana Hetmanów jest totalny wór. No, bez figury nie ma co grać. Powiedzmy sobie szczerze, no, w trybie korespondencyjnym, kiedy jest czas na przeanalizowanie wszystkich wariantów. Dlatego też Hetman 4 od razu nie odbił, tylko wieża jeden. I tak, idea była następująca. Skok jest stracony, powiedzmy sobie szczerze, więc będzie biały figurę do tyłu, ale w rekompensacie. Ma aktywność zabezpieczonego króla i ataki na królu, który jest na E8. No, poddymił nieźle. W tym momencie gonie C7. No i tutaj wieża bije 4, odbijają po prostu materiał białe, Natomiast pod D6 czarny będzie chciał się skonsolidować, wyprowadzić figury, w miarę możliwości zabezpieczyć króla. No jeżeli to uda mu się zrobić, no to biały będzie chyba w czarnym lesie. No jeszcze mieć na uwadze fakt, że jest ten pionek na cesr. Nie ma Roszady, rzecz jasna, to też jest ważna informacja, jeżeli król by zroszował, no to może być ciężko. W partii goniec G5 od ręki. <laughs> ręki zagrał w korespondencyjnych. Nie boi się strzału na B2, chodzi o to, żeby zawiesić się wszystkim, co ma. Dzwoniąc po sąsiadów, kolegów i siąść na E7. CB. CB. Oczywiście zamiast CB był jeszcze taki ruch jak król F8. Patrycjusz tak zwany, nieoczywisty, wieża ae zapewne, goniec f6. Linia obrony dosyć ciekawa. Prawdopodobnie wtedy czas na bc białymi i hetman d7. Oczywiście wieża f4, korzystając z faktu, że król jest podwiązany. Konie 7, który chce przyjść na g6. Hetman d3, koń g6. No i tutaj nie wiem, trzeba by było chyba coś saknąć, może wybić gońce, może wieżą. I jeszcze wejście z szaszkiem, król f7. Yy, to była spekulacja. Król f8 oczywiście. Tu proste CB. Ja też bym tak zagrał. Wieża z A na E, wieża F8. Wieża być może przyda się do ostrzeżenia tego gostka, na którego jest trzykrotny napad, co prawda jest to z trzech obrońców. Chociaż jednym. E, przepraszam, trzykrotny napad, dobrze mówi. Chociaż jednym z tych obrońców uczarnych jest hetman, to też jest dosyć istotna informacja. No i tutaj Biały uznał, że trzeba coś z tym fantem zrobić i wybić. Oczywiście bije skoczek. Zaczynamy od, tutaj, od, od, zaczynamy od odbijania, najmniej wartą figurą, to jest logiczne. No, niby Hetman wisi, ale jest podwiązanie. Tu zawsze jest ten gość, chociaż jeszcze nie straszny. Jak kontynuować grę? No, można by było wybić na E7 do spodu, król bije. No, tu jest groźba, kurde, mata, chyba, nie? Tu jest groźba, mata, jak to ocenia silnik. Silnik mówi, że no, jeszcze Hetman G5, oczywiście, tam swoje groźby będzie zawsze. Zawsze miał, biały, ale będzie musiał się też zabezpieczyć przed tym, przed tym wejściem na B1. No i nie wydaje mi się, że miał tu wygraną. Więc to jest przedwczesne. Hetman H5. I wreszcie G6 Bicie, kolejna figura atakuje tutaj. <coughs> Przepraszam, ojej, no to KRUDE 7, ucieka w popłochu, moi drodzy. Koń D4. Ha! Jest też taka linia z szachem tu. No i powiem Wam szczerze, przeglądami z silnikiem tu bardzo precyzyjnie trzeba byłoby się bronić, bo Hetman bije w tym momencie na E5. Wieża F7, żeby pobronić tutaj, jeszcze dodatkowo oczywiście skoczka. Prawdopodobnie wieża D4, check. no i moglibyśmy wziąć Hetmana, na przykład w tej wersji językowej, i na koniec leci B2. Przy najlepszej grze optymalnej po obu stronach pozycja jest plus 2 w materiale, dla czarnych też król jest wide open, więc finalnie wychodzi to koło równej. Skoczek E5 szaleństwo. Tu jednak skoczek, moi drodzy, idzie na. D4 podciągnięte zostaje ciutkę wyżej. No i tutaj pada, moi drodzy ruch C5, wyganiają tego konia stąd, <laughs> Brzydala. I normalnie konie 6, każdy by przyszedł, każdy z nas, co było ruchem dobrym. Tu Hetman G4 czek. OK, król, moi drodzy C7. Król c7 jest tutaj błędem, tu należało zagrać skoczek f5. No bardzo nielogiczny ruch, powiedzmy sobie szczerze. Zasłaniamy się kuniem, który jest dwukrotnie atakowany, prawdopodobnie bić na f5 i teraz król powinien grać na c6. No nie są to oczywiste melodie, chodzi o to, żeby król zagrał na c6 i była presja na tym kuniu, <laughs> na którego jest podwójny atak. Yy, tu nastąpiło król c7. Wisi, wisi, bardzo logiczny, logiczny ruch. No ale teraz wchodzi bicie na e7, strzał, strzał i znowu nie jest to oczywiste, bo białe wybiły na e7, rzecz jasna, jest szach i tu rzekomo król b6 trzeba było grać. Oddając na g7, ale wieża g8, tak się tutaj próbować oswobodzić, skonsolidować, ma musi odejść z tej linii g i teraz zabić skoczka. Plus cztery w materiale, ale to jest nieważne, bo ważny jest król, najważniejszy. Król A6, to była linia obrony, moi drodzy. Hetma D3, Król B6, jeszcze tam Hetma powybija parę pioneczków. No idea jest taka, żeby przyjść i zamatować, ale wieża G5, bardzo ważny ruch, żeby się przesłaniać przed tymi motywami. No, silnik mówi, prościzna jest 00. A nie, 0-0 to spoko, to wiadomo. To można, co co, remis? <grym> A, to tak nie działa, <grym> to tak nie działa. <grym> no, Król B6. Tu Hetman wziął i stąd się zaczynają problemy czarnych troszeczkę. Król D8 w tym momencie, moi drodzy. I tak. Tuwishi, wisi i wisi. Wisi anant, jednym słowem. Co tutaj? Tu jest tylko jeden ruch, jedna wąska linia obrony. Znaczy, obrony, właściwie obrony, czytaj ataku. Najlepsza obrona jest atak. Jesta sprawa. Tym ruchem jest, moi drodzy. Pamiętajcie też o tym, nie? Tym ruchem jest. Hetman G5. Hetman G5. Co ty opowiadasz? No grozi coś z odsłony, nie? Skoczek można wziąć? Nie, jest zatruty. Check i po króle 8 checkmate. Czyli tu, tu, bends. Dobra, skoczka bić nie można. A co po dorobieniu? Ktoś zapyta. A jak dorabiamy z szachulcem? No to tu, czek, ależ to policzył, załóżmy, że zasłona, wieża bije b1, strzał na kunia, no i pozycja jest trudna, bo w materiału już jest równa, ale te figury nie grają, król jest w środeczku, yy, tu wisi, yy, hetman jest rozegrany nieprawdopodobnie, więc to też nie działa. No dobra, to hetman g5, sprytny ruch, ha. tu poszło h6, no i tak naprawdę znowu wisi tił, może wisić tił. Teraz tak, odejdzie gdzieś wieża z odsłony, zgodzimy się, no to figura, która szachuje, dostanie w łeb. No to może odejść wieżą z podwójnym szachem. No ale to będzie łup albo łup, więc to nie działa. No i pytanie do Was jest kluczowy moment w partii. Co zagrały białe? Białe. Zobaczyły, że jest mat w 4 ale trudny mat, naprawdę trudny mat. Wieża bije B7. Jedyna znowu ścieżka, wąziutka. Czyli jeżeli atakujecie poświęcając, no to niestety często musicie wybrać tą jedyną linię kontynuacji. Rzecz jasna, Hetman szachuje, no ale dostaje w łeb. Końce 6. Czek. Co jest grane z tą strzału? Króle 8. Wieża 7. Pole 7 było słabe od początku partii, albo nawet i wcześniej, niektórzy mówili. Mata Kurde balans, ty. Coś pięknego. Robią wrażenie te partie. Uwielbiam ją omawiać. Tak.